Dzień dobry, mili. Wiatr, wydaje się, jakbyśmy byli nad morzem. Wziąłem mikrofon, dzisiaj założyłem. Nakręciłem nawet, nastawiłem nawet na wietrzną, że tak powiem, opcję. Ale i tak będą szumy. Bardzo dziękuję za miłe komentarze pod ostatnim filmem. Widzę, że nie tylko mnie na sercu leży dobro przyrody, czyli naszej ojczyzny. Tam jeden człowiek, pan Krzemyk chyba, bo ja dobrze pamiętam, przedstawił jak renaturalizowali Rodan. Jak to robią cały czas. No widzicie, w takim komunistycznym państwie jak Francja można jednak coś zrobić dobrego dla ekosystemu. U nas wszystko idzie tylko w jedną, jedyną stronę. A najciekawsze komentarze były pod tym filmem o Rodanie, że to zrobiło Planet i że komuniści mają pracę, jeżeli coś takiego będą robić. Czyli te głupie komentarze pod filmami, pod mądrymi filmami, świadczą o tym właśnie, co powiedział Albert Einstein. Że wszechświat może się gdzieś kończy, ale głupota nie spełnia. Dalej fajne też filmy, to widziałem akurat, przesłał człowiek, nie wiem, czy to nie ten sam człowiek, o przepławkach, o tych przepławkach, które są po prostu nie spierdolone. O przepławkach, które nie nadają się do niczego. Jest na papierze przepławka, no to znaczy, że zrobiliśmy budowlę, która nie szkodzi, która jest bardzo dobra dla ryb, jeszcze lepsza niż natura. No niestety tak nie jest. Wszystko, do czego się dotkną melioranci, to jest po prostu zakażenie i zaraza. Jednemu z moich oglądaczy nie podoba się moja czapka na przykład. Tak, no. No ma prawo mu się nie podobać, ale z tego co wiem, to podoba mu się Buckethead, taki gitarzysta. A wiecie co za gitarzysta? Ma na głowie wiadro. Tak, najczęściej wiadro z napisem KFC, Kentucky Fried Chicken. To taka jest, wiecie, sieciówka, która sprzedaje kurczaczki. Biedne kurczaczki. I ta czapka mojemu widzowi się podoba. Normalnie kubeł na łeb. No, obejrzyjcie sobie na YouTube. Buckethead. A jak ktoś po angielsku nie piśmienny, to Buckethead. No dobrze, mili, jeśli chodzi o jakieś debilne komentarze, to nawet nie odpowiadam. Tam czasami jakieś takie półdebilne, to tam półdebilnie odpowiem. Natomiast bardzo dziękuję wam za wszystkie komentarze, które jakby wspierają opiekę i jakby wspierają te takie zapędy do tego, żebyśmy bronili przyrody. Bardzo mi miło. Ja wiem, że ja nie jestem sam, ale myślałem, że tych ludzi jest troszeczkę mniej. Widzę, że nie. Widzę, że dużo osób myśli tak samo jak ja. Oddałoby część życia swojego, no ja oddałem część życia swojego przyrodzie i dalej będę o nią walczył. Sporo osób jest takich, którzy widzą, co się dzieje z naszą ukochaną królową rzek Polski, Wisłą. Sporo ludzi jest, którzy mieszkają nad jeziorami i widzą, co się dzieje na jeziorach, przy małych rzeczkach, przy różnych nawet takich, powiedzmy, siurkach, gdzie kiedyś były bardzo duże ryby. Generalnie ludzie z całej Polski są zainteresowani ochroną naszego ekosystemu. Nie piszą tylko o rybach. Tych ludzi nie interesuje tylko i wyłącznie złowiona ryba i sfotografowana. A niestety, zauważcie, że wszyscy, praktycznie prawie wszyscy, którzy w Polsce przedstawiają programy, filmy wędkarskie o wędkarstwie, na czym polegają te filmy? Ich? Żeby złowić rybę, jak największą rybę, jak najwięcej tych ryb,
czasami te ich metody, znaczy metody, te sposoby łowienia tych ryb, trzymania, wyjmowania tych ryb, pozowania, palce wkładają, słuchajcie, w skrzele, widać krew, łapią, słuchajcie, za pokrywę skrzelą, tak jakby za mordę go złapał, słuchajcie, nie wiem, jakby tego fusa złapał za, o, tutaj włożył mu w usta i go podniósł za ten policzek do góry. Taki wielki wielkolud, pięciometrowy, złapałby go do góry i go by tak podniósł za ten ryj, by go trzymał. Ta ryba tak samo się czuje, no. Albo wsadziłby mu palec w ucho, albo w gardło i tak trzymał, żeby on się nie ruszał, słuchajcie, tego zdjęcia, no. Jest to po prostu barbarzyńskie, jest to wstrętne, okrutne i plugawe. Nasze hobby, czyli wędkarstwo, to nie jest tylko i wyłącznie rzucić, zaciąć, scholować, pochwalić się, zrobić fotkę. A niestety dzisiejsza brać prześciga się właśnie w takiej formie. No bo cóż innego oni potrafią pokazać, powiedzieć? Na czym oni się znają? Na tym się znają, że pokazują przynęty, którymi na przykład handlują, albo które są przez ich firmę reklamowane. I na to bierze, tak? Na tą plecionkę. No oczywiście większa rzesza ludzi na to się nabiera, no bo siła mediów, tak? Tym bardziej, że jaką co ja wam będę tłumaczył? Kumaty. Wiecie jak jest. Powiem wam, co prawda na tyle ryb, co złowiłem w życiu, to praktycznie w ogóle fotek nie mam, bo te kilkaset fotek, to tak jakby ich w ogóle nie było. I owszem, zrobię sobie raz na jakiś czas fotkę, natomiast ja nie wiem, zauważyłem, że są wędkarze, którzy na przykład potrafią złowić, nie wiem, 5, 7, 10 kleni i oni z każdym kleniem, czy ten klen ma 25 cm, czy 45, czy 60, oni z każdym kleniem robią sobie fotografię. Inaczej, z każdą rybą, którą złowią, ci ludzie robią sobie fotografię. Ja nie wiem, o co tu chodzi. Ja nie wiem, 15 boleni złowił, to już na przykład było, powiedzmy, 10 lat temu, czy tam 15. I ja mówię, no już nie będę po imieniu mówił, no. I mówię, słuchaj, przecież to on ma ze 2 kilo, no przecież piątkę przed chwilą złowiłeś, po co? A pamiątka, to weź mi ten. Ja już wtedy jakąś taką, nie to, że obrzydliwość miałem, ale jakoś tak patrzyłem na to dziwnie. A ty nie chcesz to zrobić? Ja mówię, no ale przecież ja, gdybym złowił rekord życiowy, no to czemu nie? To czemu nie, ale to też... Słuchajcie, ja nie wiem, czy wy wiecie, że na przykład ryba, która jest wyjęta, najdelikatniejszą rybą do zdjęć jest brzana. To jest ryba, która praktycznie... Znaczy duża brzana, bo mała to pyk, pyk, pyk i ona pójdzie. A duża brzana, taka powyżej 4, 5, 6 kg, to słuchajcie, to ona nawet przy holu, nawet bez robienia zdjęć, jak się ją odpina, ją trzeba chwilę przetrzymać w poziomie i ona sama musi pójść. Kolejną rybą, która jest bardzo delikatna w okresie letnim, to jest sandacz. Następna ryba, która jest w miarę delikatna do zdjęć, duża ryba, to jest bolen. Sumem jest troszeczkę inaczej, sum jest bardziej wytrzymały. Natomiast te ryby, które wyszczególniłem, są bardzo, bardzo delikatne do zdjęć. No ale czy dla tych ludzi, którzy robią te zdjęcia, to ważne jest życie tej ryby? Czy to zdjęć? Po prostu nie mogę tego zrozumieć. I coraz większą obrzydliwością patrzę na tych ludzi, którzy tylko i wyłącznie łowią ryby po to, żeby sfotografować, ale część z tych ludzi to, no bo część z nich fotografuje dlatego, żeby się pochwalić, żeby ludzie inni myśleli, on też, że są fantastycznymi wędkarzami. No ale niektórzy robią te fotki po to, żeby pokazać, że dużo łowią, no i na przykład ktoś im zapłaci za wyjazd z nimi, tak?
No, jeżeli oni tyle łowią, to... Kolejna sprawa. Ja to bym w ogóle... Ja nie wiem, spaliłbym się ze wstydu, gdybym miał komukolwiek złotówkę zapłacić, żeby mnie zawiózł na miejsce, dał mi do ręki kij, przynętę, pokazał, tu rzucaj, ustawił się odpowiednio łódką czy z brzegu, bo to jest bardzo ważna rzecz, ustawienie, to jest w ogóle podstawa wszystkiego. I masz, o, tu rzucać, tak prowadzić. No kurwa, no kurczę, no to... No tak samo jakby człowieka, młodego chłopaka, tatuś zawiózł do burdelu i zobaczył. Zobacz, tutaj masz dwa rowy. Jeden na górze, drugi na dole. Nie pomyl się. Ten górny rów, rób tak i tak. Zobacz, tutaj masz na filmie ruchy frykcyjne. W ten sposób to rób. No dla mnie to jest mniej więcej coś takiego. Obrzydliwość. Obrzydliwość. No ale skoro są ludzie, którzy to lubią, no i jest to zgodne z prawem, nie można tego zabraniać. Aczkolwiek przyszła mi na myśl inna rzecz. Inna rzecz. Wyobraźcie sobie, że są ludzie, którzy ciężko pracują. Ciężko pracują, nieważne czy w korporacjach, czy u siebie, czy gdzieś. Po 14 godzin, 16 nawet. Oprócz tego mają rodziny na przykład. No i nie mają czasu, żeby wyjść na tą wodę raz w tygodniu nawet. Ja poświęciłem życie, ja poświęciłem finanse dlatego, żeby być nad wodą. Mogłem robić całkowicie coś innego. Nie będę mówił o czym, ale dzisiaj mógłbym nic nie robić. Znaczy mogę powiedzieć, uciekłem z polityki. A tam się nie robi nic, tylko bierze pieniądze. I tylko się podkleja do jednego, do drugiego ugrupowania i nic więcej się nie robi. Jak głupoty się gada. A już miałem, nie będę mówił gdzie, kto, co, jak. Już miałem, miałbym dobrze, ale uciekłem, bo zacząłem, że to są same po prostu, sami oszuści. Oszuści do tego szczury takie, takie szczury, słuchajcie. Dobra, wracając do tematu. No i ten człowiek jest uczciwy w stosunku do państwa, powiedzmy. No i płaci te podatki. No i jest wędkarzem, kocha to, ale powiedzmy raz w miesiącu czy pięć razy w roku tylko będzie mógł wyskoczyć na te ryby. I płaci tę kartę w wysokości 250 zł, powiedzmy w Mazowieckim. Chciałby więcej, nie daje rady, bo odpocząć też trzeba. A powiedzmy, a czasami ma wolny dzień, a tu ulewa, wiecie. A taki inny, który czerpie z tego dochody, jest codziennie w okresie, powiedzmy, tu nad Wisłą, codziennie nad wodą w okresie, kiedy można już łowić pewne gatunki ryb i on też płaci 250 zł. I się teraz zastanawiam. Oprócz tego bierze pieniądze od człowieka, którego uczy w cudzysłowie. On go nie uczy, tylko no nie wiem jak to nazwać. Dla mnie to jest obrzydliwe, to nie jest nauka. Ale wkuwa mu, jakie ruchy ma wykonywać, jaką wędką, jaką przynętą. I on też płaci 250 zł na rok. Mimo, że łowi komercyjnie i czerpie z tego zyski, więc dlaczego on też płaci 250 zł? No tam oczywiście panowie, którzy wydają kartę, powiedzą, no nie ma takiego prawa tego, ale przecież co chwila jakieś dodatkowe uchwały, rozporządzenia, jakieś tam dodatkowe zakazy, śmazy wprowadzają. Zastanówmy się, czy nie byłoby zasadnym wprowadzenie takiego prikazu, że na przykład wychodzę 200 razy w roku nad wodę i każdorazowo płacę za wyjście nad wodę. Nie wiem, jaka to suma miałaby być, ale czy to nie byłoby sprawiedliwe? Bo taki murarz, czy taki ogrodnik, czy taki dentysta, który nie ma czasu na przykład, no to moim zdaniem on jest poszkodowany. Przecież jest to sport, to nie jest sport, jest to zajęcie dla wszystkich.
to dlaczego ci, którzy komercyjnie łowią ryby i biorą za te pieniądze, płacą? Czy oni nie powinni płacić tak jak rybacy? No zastanówmy się nad tym. Tu właśnie ten temat poddałbym dyskusji. Takiej szerszej dyskusji. I może jakby się rozwinęła ta dyskusja, to może nakręciłbym film rozszerzając ten temat. Pomyślmy. Słuchajcie, nie wiem, czy to jest prawda, bo ale gdzieś tam słyszałem chyba w jakiejś reklamie, że można sobie wykupić auto kasko na godzinę. A OC można sobie wykupić też na godzinę, ale przy samochodach zabytkowych. Oczywiście jest taka opcja, ale te opłaty są chore. Wracając teraz jeszcze chwileczkę do tematu tego prześcigania się w złowieniu ilości ryb, długości ryb i wagi ryb. Ja już na pewnych filmach na przykład zobaczyłem, że jak mierzą ryby, to pokazują, że ryba, inaczej, na przykład mówią, o sum 240, a ja widzę, że on ledwo 2 metry ma. Dobra, głupek, znaczy głupek. No, nieświadomy, nabierze się, ja nie. Mierzą na przykład bolenia, o, 70, a ja widzę, że on jest o 7 czy 6 centymetrów krótszy, bo nawet na miarce widać, ja nie wiem. To już... No nawet oszukiwać nie potrafię. Ja nie wiem, w jaki sposób będą się teraz ci fotografowie, bo to nie są wędkarze, ale ci fotografowie prześcigać. No bo cóż oni wymyślą? No cóż oni wymyślą? No tak, no już drony jakieś tam latają, sprawdzają coś, tak? Tutaj miejscówki. Nie wiem, niedługo... Nie wiem, do czego to dojdzie. A, muszę wam powiedzieć, że padła fajna, cały czas się zastanawiam, propozycja, nieważne ilu, kilku moich kolegów, którzy znają wodę jak kieszeń, zaproponowało mi, żebyśmy zrobili przewodnictwo, żebyśmy tutaj zrobili przewodnictwo wędkarskie. Mamy 7 łódek w dostępności od od grubej kaśki aż do Secymina. 7 łódek. I żebyśmy po prostu cały sezon zajęli się przewodnictwem wędkarskim. Cyklicznie. To tu, to tam, grafik rozpisali i tak dalej. Powiem wam, ja im powiedziałem od razu wprost, słuchajcie, ja czuję się, gdybym to zrobił, to poczułbym się, jakbym był prostytutką, tak jakbym zdradził moją rzekę. Bo, no tak bym się poczuł. No, nie to, że się na mnie obrazili, tylko powiedzieli, Piotrek, trzeba czerpać, bo to już jest koniec. To już jest koniec. Znaczy, to jest koniec, kiedy jeszcze coś można zrobić, bo to, co zrobili z tą rzeką, wszyscy po kolei, od meliorantów, a skończywszy na obecnych wędkarzach, tam trzeba dodać i kormorany, trzeba dodać zatrucia, no mogę wam wymienić 30 aspektów. Nie jest to teraz w mojej książce, przeczytacie, znowu przestałem pisać tydzień, bo przecież nie mam kiedy, ale zacznę od lutego. To jest mniej więcej 30 aspektów. Dlaczego jest tak z tą rybą, jak jest? Nie będę teraz wymieniał. Zresztą nie będę nikomu dawał pomysłów, bo pojęcia o nim, oni, ci, którzy nawet chcieliby o tym napisać, to nie zdobędą tej wiedzy, bo to trzeba być po prostu nad wodą od lat i nad tą wodą od lat. A wracając do tego przewodnictwa wędkarskiego, którzy... I to są ludzie znani. To są ludzie znani, którzy nadal łowią ryby, duże ryby. No, już nie tak często jak kiedyś. I łowili potworne ryby.
poczułbym się jak po prostu, jak prostytutka, która zdradza swoje, no swoje ciało, swoją duszę bardziej. Może bardziej nie prostytutka, jak kurwa, która zdradza swoje, no swojego ducha. Nie podoba mi się. Znaczy nie to, że rozważam, nie podoba mi się. Prędzej jak się wkurwię, to prędzej po prostu za darmo takie rzeczy będę przedstawiał ludziom. Wezmę ich na łódkę, proszę bardzo, płyniemy tu, łowimy. Prędzej tak bym zrobił niż za pieniądze. Jedna i druga forma mi się nie podoba, ale cały czas mam to w głowie. Pamiętajcie, że no kill to jest tylko przykrywka. Przykrywka, która nic nie wniesie do tego, żeby, że ja chyba o tym już mówiłem, żeby podnieść liczebność naszych rybek. Obejrzyjcie sobie ten film o renaturalizacji rodanu. Zobaczcie, co ci ludzie robią w tej Francji. Zresztą nawet mecenas kiedyś bardzo ładny artykuł napisał z takim łysym człowiekiem. Siedzieli i on opowiadał, jak to burzy się we Francji, właśnie we Francji i w Niemczech chyba zapory. Czyli jednak, bo Ren wylewał na przykład kilka razy przez, nie pamiętam teraz, kilka razy przez ileś lat, powiedzmy 10-20, a potem to były już w setkach razy te wylewy po skanalizowaniu tego Renu. Także te zapory, znaczy to już nawet nie chodzi, to jest w ogóle kilka kwestii. Zniszczenie ekosystemu i powodzi. No do tego jeszcze w ogóle zachodzą zmiany nawet i klimatu, powiedzmy takiego lokalnego. To można by, słuchajcie, mówić. Obejrzyjcie ten film, zaraz wam dam tytuł tego filmu na YouTube i zobaczcie, jak w Polsce też można byłoby takie rzeczy zrobić, tylko wiecie, co oni wolą? Deweloperka wrzucić, jakieś bloczki postawić, coś tego umocnić, parę złotych cichaczem, parę grosików na terenach zalewowych, nawet Spójnia Warszawa, nie Spójnia Warszawa, a znaczy też, ale Centrum Olimpijskie przy Spójni Warszawa leży na terenie zalewowym, gdzie pan Wiesław Nowicki udowodnił w sądzie, że Centrum Olimpijskie jest pobudowane nielegalnie. I wyobraźcie sobie, że sąd, czyli nie pamiętam, czy to pan, czy pani sędzina, jak to się mówi, zapytała, to pan chce, żeby teraz rozebrać Centrum Olimpijskie? On mówi, nie, ja nie chcę, żeby rozebrać Centrum Olimpijskie, ale chcę pokazać, żeby tak nie robili. Robią tak dalej! A moim zdaniem, jeżeli Świtonia usunęli w świętej pamięci z krzyżem sprzed Oświęcimia, Czarnego Kota rozebrali i w ogóle wiele, Nadzór Budowlany wiele rozebrał. Nawet krzyż księdzu gdzieś tam po prostu wykopali i 5000 nałożyli na niego kary. No to zaraz, no to jeżeli ksiądz popełnił wykroczenie czy przestępstwo, bo postawił gdzieś krzyż nielegalnie, sam krzyż, tak, i jeszcze dostał karę 5000, to dlaczego Centrum Olimpijskie ma nie dostać kary na przykład, nie wiem, 50 milionów czy 500 milionów, nie wiem, adekwatnie, proporcjonalnie to zróbmy, tak? I też należałoby to usunąć. Ja jestem za usunięciem. A zaraz, no to mamy prawo, czego kurwa nie mamy. Mamy, co znaczy mamy do jednych stosować prawa, a do drugich nie, tak? No to zastanówmy się. Bo bogaty może, a biedny nie? I tu jest cały problem. Cały czas, non-stop, od 1939 roku, bogaty może wszystko, biedny nie może nic. Ja mówię o przestępstwie. Czy jeden i drugi nie może. Ale z tego, co widzimy, jeden może. Zatem, co to jest za centrum, powiedzcie mi, gdzie wielkie powierzchnie wynajmują korporacje w środku? To nie wiem, czy jeszcze jest, ale tam
muzeum podobno było. Słyszeliście, że tam muzeum sportu było? Jezu, gdzie ja żyję? Podobnie jak Stadion Narodowy. Też wynajmowany jest na konferencję, tak, bo by się inaczej nie utrzymał. To... Na odchodne w temacie jeszcze chciałem wam tylko powiedzieć jedną rzecz. No kill. Powiem wam tak. Ja nie wiem, czy lepiej dostać w łeb. Od razu dostać w łeb jakimś obuchem i umrzeć. Czy być męczony i puszczony potem po prostu tak jak ryba. Złowiona ryba dostaje obuchem, jest zabrana. Tak? Czy jedno zdjęcie, drugie zdjęcie, to tak, to taka sesja, to. I potem puszczona albo niepuszczona i ona zdycha. Jest zmęczona w tym momencie. Bez tlenu ryba oddycha w innej formie tlenem niż ludzie, więc ona się bardzo, bardzo męczy. A wiecie ile to? Ile trzeba zrobić zdjęć, żeby zdjęcie wyszło? A do internetu, a i do gazety! Także wiecie, nie wiem, czy czasami lepiej po prostu nie zabić tą rybę, niż ją biedną tak męczyć po prostu i męczyć. Tak jak widzieliście, spójrzcie sobie, 5 czy 6 sumów mają, te 5 czy 6 sumów siedzi i on 6 sumów. Przecież to jest po prostu... No nie mam słów na to. Zakażenie. Syf, kiła, mogiła i malaria. Mili, będę kończył, bo dzisiaj miał być króciutki film. Znowu się rozwinąłem. Muszę wam powiedzieć jeszcze jedną rzecz. Jedna rzecz mnie w pewnym momencie zadziwiła. Bo potrzebne są nam, żebyśmy mogli wędkować, 3 dokumenty. Karta wędkarska, legitymacja wędkarska i zezwolenie. W zezwoleniu mamy rubryczkę, w którą wpisujemy datę, miejsce, jaką rybę, tą, którą wzięliśmy, wpisujemy. Jeżeli nie mamy wpisanego miejsca, no to co? To potrafi paść i 300. Nie wiem chyba, czy to 500 jest. Nie wiem, ale wiem, że 5 dych dają, 200, 300, teraz podobno 300. Akusole dalej robią swoje, ale tu 300, bo biedny wędkarz zamarzł mu długopis albo zapomniał, bo to jest... 2% tylko jest tych zezwoleń sprawdzanych. Zresztą to mówił chyba sam prezes, jak wtedy byliśmy na proteście. To było już kilka lat temu. Nie mówię, że się przyznali, tylko mówili, że rzeczywiście 2% jest sprawdzanych, więc może po prostu wydać 2% tylko. Dane koło wie, że przychodzi 1000 osób, do drugiego 2000, no to obliczmy sobie 2% i na przykład co 20 czy co 50 damy książeczkę, no bo plus minus można tolerancję jeszcze zrobić i wtedy wyjdzie nam w Polsce 2%. Po co tyle lasów marnować? To znaczy tyle drzewa. Ale to nie o to mi chodzi. Wyobraźcie sobie taką rzecz. Jest tam taka karteczka, nie wiem na ile ona teraz starczy, powiedzmy na miesiąc, na dwa, nieważne, gdzie wpisujemy. No i często ludzie do mnie mówią, no czy mam takie? Ja mówię, nie mam, proszę sobie dodrukować ze strony, no nie wiem, czy okręgu, czy z PZW. No i dobrze, większość ludzi ma drukarkę, internet i sobie, nie, to pójdzie do sąsiadki, albo do kochanki pójdzie pan na przykład i sobie wydrukuje, tak? No ale dobrze, wydrukuję, ten człowiek to wydrukował i dołączył, tak? Nie spiął, tylko dołączył. Jest to tak jakby kontynuacja, ciąg dalszy dokumentu. Potrafi przyjść strażnik i strażnik rybacki na przykład jakąś adnotację tam wpisze, tak? Że był, sprawdził, przystawi pieczątkę na tym dołączonym, na tej dołączonej części dokumentu. Czyli tak jakby ten papierek dołączony z drukarki jest jakby częścią tego dokumentu. Ale przecież ta część dokumentu nie ma numeru strony, tak? Więc możemy ją spokojnie wyrzucić. No to zaraz. To jak to jest kontrolowane?
Rozumiecie moje spostrzeżenie? Wyobraźcie sobie, że dostajecie jakiś dokument, na przykład o kupieniu na przykład 100 hektarów gruntu. No ale coś tam, tego dodrukowywujecie sobie i coś tam wpisujecie i dołączacie do tego dokumentu. No ale wam się nie podoba na przykład, no to wyjmujecie i wyrzucacie, tak? Bo w tym dokumencie tego nie było. No ja tego nie mogę zrozumieć i tu prosiłbym o wypowiedź się jakiegoś uczestnika PZW, bo według mnie takie dodrukowywanie jest nie to, że słuszne, ale no powiedzmy, że nie trzeba byłoby marnować tylu drzew, żeby na rok, prawda? Żeby te 365 druczków było ok, ale z drugiej strony, no to prawnie jest nie halo. Jak tę kwestię rozwiązać? Jest to pytanie do...